sala. Tutaj w dolnym kościele Świętego Krzyża, w bazylice Świętego Krzyża, która dzięki uprzejmości księdza proboszcza Zygmunta Berdychowskiego ma miejsce. Szklany chodnik od Lwów na całą szerokość do Kordegardy byłoby podziemie ze szklanymi chodnikami. I pod spodem Panteon z umieszczoną dokumentacją wszystkiego od początku, od tego jak doszło do rozdzielenia wizyt, do samego końca zakończenia prac pod komisją. Wszystko. Wystawa, którą dzisiaj możemy oglądać od dzisiaj w Bazylice Świętego Krzyża, jest całkowicie społeczną Państwa inicjatywą, w żaden sposób nie wspomaganą przez ministra kultury i dziedzictwa, przez żadną instytucję muzealną. Żadne, bo jak staraliśmy się do zachęty, do innych, prawda, miejsc, do Kordegardy, nie ma, po prostu nie ma dla nas wstępu.